Wchodzimy w Wielki Tydzień od Niedzieli Palmowej do Świąt Wielkanocnych i to jest najważniejszy tydzień w roku dla chrześcijan, dlatego że pierwsze dni to jest zwrócenie uwagi w poniedziałek, wtorek, środę na sytuację zbliżającej się męki Chrystusa, a potem te najważniejsze dni nazywane Triduum Paschalnym, czyli święte trzy dni, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. I w tym sensie jest to najważniejszy tydzień dla chrześcijan w roku, bo wszystko to, co przeżywamy jako chrześcijanie religijnie, kumuluje się jak w pigułce w tym tygodniu. Wielki Czwartek to jest ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Piątek to jest dzień właśnie krzyża, śmierci na krzyżu. Sobota, dzień ciszy i noc zmartwychwstania z soboty na niedzielę, a zmartwychwstanie jest zupełnie fundamentem życia chrześcijańskiego. Dlatego jeśli mamy czas, jeśli możemy, to zachęcam, żeby w któryś z tych dni tego Triduum Paschalnego pojawić się w Kościele, bo to są wielkie obrzędy wieczorne, bardzo takie naznaczone symbolem, znakiem i każdy dzień po prostu mówi do nas poprzez samą liturgię.